Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie taki szczególny odcinek, na który ostatnio wpadłam. Pomyślałam, że będzie ciekawie opowiedzieć Wam o znanych postaciach z okresu PRL, o których mówiło się dużo. Jedne bardziej rozpalały opinię publiczną, drugie mniej, ale na pewno były intrygujące. O niektórych krążyły plotki, jakoby miały żyć mega wystawnym życiem, niedostępnym dla zwykłych Polek w PRL. Bez wątpienia większość z nich uważano także za kobiety wpływowe. Jakie były naprawdę? Czy faktycznie opływały w takie luksusy? Dziś Wam oczywiście opowiem o kobietach pierwszych dygnitarzy PRL. I choć nie wszystkie były medialne, wszystkie jakoś odcisnęły swoją obecność w popkulturze, więc zaczynajmy. Na pierwszy ogień opowiem Wam o Zofii Gomułkowej. Choć imię Zofia nie było jej pierwszym imieniem z tego względu, że przyszła na świat w żydowskiej rodzinie i nazywała się Livia Schocken. I choć później zmieniła imię na Zosia, to jednak późniejszy mąż cały czas mówił do niej pieszczotliwie Liwuś. W dzieciństwie nie przelewało się w jej domu, dlatego szybko przerwała naukę w gimnazjum i oddała się pracy partyjnej. W 1920 roku wstąpiła do nielegalnej komunistycznej partii Polski. Można więc o niej powiedzieć, że była urodzoną komunistką, działaczką. Nie było dla niej w życiu ważniejszych rzeczy. Po wojnie nazywano ją nawet Janem Chrzcicielem, bo pracując w PZPR w kadrach, w Komitecie Centralnym tropiła działaczy pochodzenia żydowskiego i namawiała ich, a właściwie niektórzy twierdzą, że zmuszała do zmiany nazwiska na polskie. No i jak się domyślacie, Władysława Gomułkę poznała właśnie w pracy w fabryce zapałek Płomyk, gdzie również ich uczucie rozgorzało, niczym ten płomień na zapałce. I początkowo nie wszystkim jakoś się to widziało, bo ludzie uwielbiają oceniać po fizyczności. Niektórzy nawet twierdzą, że wygląd fizyczny jest najważniejszy. Co ja nie wiem, skąd się w ludziach bierze, bo tak naprawdę no to jakoś się tam z tym wyglądem rodzimy, a chyba najważniejsze jest jednak to, jacy jesteśmy. Ale tutaj właśnie mówiono, że Gomułka był taki przystojny, wysoki, a Zosia raczej niska, raczej przy kości, raczej mało zgrabna. Na szczęście Władysław właśnie podzielał moje zdanie i spodobał mu się charakter Zofii, która była ponoć odważna, nieustępliwa i pewna siebie. W 1927 roku jako para zamieszkali w Zawierciu, ale wcale nie wiodło im się wtedy najlepiej. Mieszkali w jednym wynajętym pokoju. Na ślub się też nie decydowali, bo wtedy możliwy ślub był tylko kościelny, a oni jako zatwardziali komuniści nie wyobrażali sobie, że będą ślubować przed Bogiem. Pod koniec lat 20. urodził im się jednak syn. Niestety nie było to szczęśliwe wydarzenie, ponieważ chłopiec zmarł. Poród odbierany był w domu przez akuszerkę. Być może dzisiaj udałoby mu się pomóc. Niestety wtedy stało się, jak się stało. Wielkim dramatem rodziców było to, że musieli spędzić z dzieckiem jeszcze kilka dni pod jednym dachem, ponieważ nikt nie chciał chłopca pochować. Odmówił katolicki ksiądz. Bogomułkowie byli ateistami i nie chrzcili dziecka. Po kilku latach urodził się im natomiast kolejny syn Ryszard, chociaż tutaj w różnych źródłach podawane są różne wersje. Niektórzy mówią, że Ryszard był pierwszy, ale większość źródeł podaje właśnie tę pierwszą opcję. Jednak ta para była nadal bardziej oddana pracy niż dziecku i w rezultacie Ryszard na parę lat trafił do babci. Być może było to dla niego dobre, bo później, jak się domyślacie, nastała wojna, a ponieważ wiele osób wiedziało, że Zofia tak naprawdę jest pochodzenia żydowskiego, ich syn nie był bezpieczny, jednak we wsi u babci wszyscy milczeli jak grób. Chłopiec był bezpieczny, choć każdy pochodzenie jego znał. Później nie było lepiej, nastały też trudne czasy, ponieważ Władysław został aresztowany za działalność komunistyczną, postrzelony w nogę, przez co już zawsze utykał, ale później małżonkowie dzięki temu mogli często pojawiać się na basenie, choć pani Zosia nie potrafiła pływać, to na basenie z mężem spędzała czas, głównie na rozmowach z różnego rodzaju osobami, które się tam pojawiały. Natomiast Gomułka bardzo aktywnie działał, potrafił się nawet postawić Stalinowi, a Stalin upomniał go. Przemawiacie tak, jak gdybyście byli szefem wielkiego mocarstwa, a jesteście przywódcą słabej partii i słabego kraju, który my wyzwoliliśmy. Natomiast w 1951 roku udało im się wziąć ślub, zmieniły się zasady, ale nie ukrywali, że zrobili to głównie dla syna. Ale już parę miesięcy później, podczas wakacji w Krynicy, obydwoje zostali aresztowani. Nie widzieli się 3 lata, choć byli przetrzymywani w tym samym domu. Natomiast wszystko zmieniło się w 1956 roku, kiedy Gomułka został sekretarzem KC PZPR. Budził wielki entuzjazm, no i nawet trafił na okładkę Time jako symbol przemian w Polsce. Nie ma się więc co dziwić, że takie duże zainteresowanie budził nie tylko sam pan Władysław, ale również jego związek, jego żona. Być może było też tak dlatego, że o ich życiu prywatnym nie mówiło się zbyt dużo, a pani Zofia nie lubowała się w
pokazywaniu się publicznie. Czasem można było ich zobaczyć w kronice filmowej, na przykład w czasie Sylwestra, który był jednym z niewielu właśnie oficjalnych wyjść pani Zofii w danym roku. I raczej chyba bardziej odpowiadało jej to, żeby jednak zajmować się domem, żeby trochę mniej już uczestniczyć w tej polityce z biegiem lat, bo raczej kiedy pojawiali się u nich goście dyskutujący o polityce, zamykała się w kuchni. Oczywiście jadła ze wszystkimi, ale w rozmowie nie uczestniczyła. Nie towarzyszyła też mężowi przy wyjazdach oficjalnych, zagranicznych, politycznych. Wolała być w jego cieniu i też oficjalnie nigdy się nie sprzeciwiała jego opinii, przynajmniej przy ludziach. Miała też ponoć wielką, wielką dozę cierpliwości do męża i kiedy ten, ponieważ był cholerykiem, wybuchał, ona potrafiła łagodzić wszystkie jego nerwy, mówiąc, że no, może troszeczkę przesadziłeś tym razem w Łodziu. Ale pewnie słyszeliście nawet na moim kanale o tym, że Gomułka miał nienawidzić Kaliny Jędrusi. Ponoć, że rzucał popielniczką w telewizor i tak dalej. Ale mówiono, że Gomułka był przesadnie skąpy i że w telewizor na pewno by niczym nie rzucił, bo by go to dużo kosztowało. Inni mówili też, że to właśnie pani Zofia miała niechęć do Kaliny, zresztą podobnie jak wiele kobiet w PRL-u, które mówiły, że no ta Kalina to rozbudza jakieś dziwne żądze w ich mężach, zamiast przychodzić z pracy, jeść zupę i się cieszyć, że kobieta nagotowała, no to oni patrzą i wzdychają do jakiejś biusiastej, śpiewającej lalki w TV. Jeszcze zechcą, żeby żona tak wyglądała, śpiewała albo co. Więc to ponoć pani Zofia miała wpływać na męża tak, żeby ten niechętnie wypowiadał się o Kalinie, żeby jej trochę zaszkodzić. Mąż, no cóż mógł, bo przecież nie dziś wiadomo, że szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż. Ale prawdą jest, że pani Gomułkowa więcej telewizji oglądała od swojego męża i że to ona mu mówiła o różnych rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę, tak jak na przykład na obraz Matki Boskiej, który gdzieś się pojawił w studio telewizyjnym, po czym Gomułka kazał go zdjąć. Ale tak jak wam mówię, żyli raczej skromnie, bo Gomułka był raczej skąpy, ale to myślę, że skromnie żyli wszyscy w PRL-u, a jednak jak się potem okazuje, to pani Gomułkowa miała troszeczkę chody przez to, że była żoną dygnitarza. Miała ochronę, mogła korzystać z samochodu BOR-u, ale robiła to rzadko, bo zamawiała w sklepie dla elit partyjnych, głównie przez telefon. Nie mogła się też za bardzo rozrzucać, bo mąż byłby zły. Sam podobno dzielił najtańszego papierosa na pół, kiedy palił, żeby wychodziło właśnie taniej. Emeryturę spędzili w domu w Konstancinie. Dom był zadbany przez partię. Pani Zofia jednak po latach doszła do tego, że polityka nie jest najlepszym sposobem na spędzanie życia. Miała przed wyborem polityki na swoją drogę w życiu przestrzegać nawet wnuczkę Ewę. Mówiła, że to brudna sprawa. Odeszła 4 lata po swoim mężu. I chociaż była ateistką, ponoć chciała wierzyć, że to nie koniec. Stanisława Gierek to kolejna kobieta, o której wam opowiem. Nazywała się Stanisława Jędrusik. I miała zaledwie 16 lat, kiedy poznała Edwarda Gierka. Oboje pochodzili z rodzin górniczych z Sosnowca. Na ślubnym kobiercu stanęli w 1937 roku. I tutaj już pani Stanisława pierwszy raz postawiła na swoim, bo chociaż jej wybranek był komunistą, więc co za tym idzie, do kościoła nie było mu zbyt po drodze. Musiał się ugiąć i w kościele ślub wziąć. Ale to była dobra decyzja, bo małżeństwo trwało 64 lata. Dla górnika rodzina jest najważniejsza, dlatego jak sądzę, rodziny górnicze są bardzo zżyte ze sobą, a małżeństwa najczęściej dozgonne, mówił sam polityk. Początkowo im się nie przelewało, mieszkali u mamy Edwarda. On pracował w cegielni i już wtedy zapisał się do kolejki, że jeżeli będzie szansa wyjechać do Belgii, by pracować jako górnik, to on się na to pisze. I takowa szansa się pojawiła, w Belgii pojawiło się 3 ich synów na świecie. Natomiast kiedy wrócili do Polski, Edward zaczął się piąć po szczeblach kariery partyjnej. Zaczęło też im się lepiej powodzić, Gierkowie wprowadzili się do 3-pokojowego mieszkania w centrum Katowic. A jeden z ich znajomych w książce Kobiety PRL-u stwierdził: Stasia była prosta, niewykształcona, jednak miała w sobie dużo ciepła. Typowa Ślązaczka, dbała o rodzinę, a mąż musiał mieć na czas ugotowane i uprane. No, wszystko zmieniło się jednak w 1970 roku, kiedy Edward Gierek został wybrany na pierwszego sekretarza KCPZPR. Dla jego rodziny oznaczało to oczywiście przeprowadzkę do stolicy. Mama była dla ojca opiekuńczym aniołem. Ona była przeciwna, żeby ojciec wyjeżdżał do Warszawy. Ona wiedziała, że prędzej czy później źle się to skończy. Mama przewidziała, że skończy się to niedobrze. Nie myliła się, mówił Adam Gierek, syn pary. Ale mimo, że mówiono, że była prosta, pani Stanisława nie miała kompleksów i wylansowała też coś, co było ewenementem nie tylko na skalę polską, ale w ogóle europejską. Zrobiła z siebie pierwszą damę, zawsze dumnie stojącą u boku męża.
I bardzo często pojawiała się właśnie przy swoim mężu, czasami popełniając różne faux pas, ale właśnie ta pewność siebie pozwalała jej wyjść z tych wszystkich sytuacji obronną ręką, bo na przykład była nie tylko pierwszą damą w PRL-owskiej Polsce, lecz i całym bloku państw komunistycznych. Śmiano się z niej, że nie znała języków obcych, że jej styl był kontrowersyjny, fryzura również, ale ona w ogóle tak nie postrzegała swojej roli, że powinna się jakoś spełniać właśnie jeżeli chodzi o dyplomację. Ona po prostu miała być przy swoim mężu. Nigdy publicznie nie wypowiadała się na tematy polityczne, ale mówiono o niej, że miała bardzo duży wpływ na swojego męża i pod koniec jego rządów to ona miała decydować nawet o nominacjach, sprawach personalnych w partii. Mówiono nawet, że mąż jej po prostu bał, ale to możliwe, że było złośliwe. I podobnie jak poprzedniczka, o której wam opowiadałam, również pani Stasia nie wszystkich w telewizji lubiła. Jej miał znowu podpaść kabaret Olgi Lipińskiej i to tutaj naciskała męża, żeby zdjąć z telewizji. Rozpowszechniano plotki na temat tego, że te jej kreacje, te jej fryzury, to wszystko jest z Paryża, że ona tam jeździ na zakupy. Ponoć faktycznie jeździła do Wiednia, ale raczej gustowała w polskich domach mody, pokazywała zagraniczne gazety i mówiła, że takie coś należy jej uszyć. Inspirowała się na pewno Elżbietą II, jeśli chodzi o styl i nie wiadomo, czy to Polska nie była na to gotowa, czy właśnie to, że to było takie zachodnie, nie wiadomo, w każdym razie strasznie ją krytykowano za stylizację. No i za fryzurę, no a fryzura faktycznie była zawsze mocno natapirowana, kontrowersyjna. Babcia Stasia zawsze miała natapirowane włosy. Z jej fryzurą związany był cały rytuał. Przychodziła do babci fryzjerka, układała jej mozolnie i lakierowała. Gdy włosy wreszcie były ułożone, babcia spała na siedząco, by nie burzyć misternej konstrukcji, mówiła jej wnuczka Stanisława Gierek. Ciaciura i dodawała. Babcia źle czuła się jako pierwsza dama w świecie wielkiej polityki, chociaż nie było tego widać. Podczas wizyty kanclerza Niemiec porwała na przykład jego małżonkę do tańca, bo zespół Mazowsze zagrał jej ulubioną piosenkę. Po zmianie ustroju para zamieszkała w Ustroniu, ale nie byli szczęśliwi. Wielokrotnie byli tam okradani, bo te plotki właśnie o tym bogactwie szły przez Polskę jak burza i wszyscy myśleli, że dalej w tym Ustroniu jak się włamią, to po prostu będą tam kokosy, a ostatecznie nawet, że Lidlą bramę im ukradziono. A Edward Gierek nie przyjął po zmianie ustrojowej od rządu groszowej emerytury. To było dla niego hańbiące. Rodzice żyli z emerytury górniczej, którą ojciec wypracował w Belgii i Francji. Żyli skromnie, ale byli szczęśliwi i spokojni. Barbara Jaruzelska to natomiast jedna z bardziej tajemniczych pierwszych dam. Oczywiście wiem, że nie wszystkie żony dygnitarzy można tytułować pierwszymi damami, ale akurat Barbara Jaruzelska takową była. Nie pojawiała się na oficjalnych uroczystościach, nie była obecna nawet w momencie, kiedy jej mąż przejmował urząd prezydenta. Sami o sobie też nie mówili, o swoim związku, a jeżeli chodzi o to, jak wyglądały ich relacje, to poznaliśmy je z różnych książek, które pojawiły się już po 1989 roku. Przyszła pierwsza dama wywodziła się z rodziny mieszczańskiej z Lublina. Ojciec był leśniczym i cukiernikiem. Natomiast rodzice nie mieli udanego związku i kiedy Barbara miała 5 lat, rozwiedli się, a jej mama ponownie wyszła za mąż. Barbara studiowała germanistykę i realizowała się w zespole pieśni i tańca Wojska Polskiego. Na początku lat 50. po raz pierwszy wyszła za mąż, jednak to małżeństwo nie było udane. Mówiono, że miała urodę Rity Hayworth i faktycznie była piękną kobietą, jak widzicie na zdjęciach, robiącą wrażenie. To też zwróciła uwagę Jaruzelskiego, choć nie do końca mogli sobie z tego zdawać sprawę. Jaruzelski zadbał o to, by ją poznać. Wiele lat później w książce Towarzyszka Panienka Barbara Jaruzelska przyznała: prędzej poszłabym gdzieś z kumplami z konserwatorium, niż miałabym chodzić na jakieś randki. To były lata 50. Wszystko wyglądało inaczej. Randki, pocałunki, to nie było w moim stylu. Ja w takich kwestiach byłam nietypowa i dlatego go zainteresowałam. No tak, ale jeszcze wtedy formalnie była żoną swojego pierwszego męża. Jaruzelski zresztą też miał dylemat, bo jego serce ponoć miało bić wtedy do innej tancerki, którą była Irena Mrówczyńska. W pewnym momencie ponoć pani Barbara powiedziała, że koniec tego, albo ja, albo tancerka. I pan Wojciech musiał się zdecydować. Uczestniczyli w koncertach, balach, a później Jaruzelski przyznawał, że to był najszczęśliwszy okres w jego życiu. W 1960 roku stanęli więc na ślubnym kobiercu. Zamieszkali w małej kawalerce, a kilka lat po ślubie na świat przyszła ich pierwsza i jedyna córka, Monika.
Jednak no, trzeba przyznać, że z tego, co pani Monika mówiła później, pani Barbara Jaruzelska nie była taką ciepłą matką, jak sobie wyobrażamy, przywodząc na myśl słowo mama. W czasie porodu miała powiedzieć o swoim dziecku trochę takie zdechłe, bo rzeczywiście byłam chuda, z krzywym kręgosłupem, z gryzem i zezem. Mówiła, że jestem miniaturką teściowej, co nie było raczej komplementem. A pani Barbara mówiła, że nie planuje dużej rodziny i na drugie dziecko już się namówić mężowi nigdy nie dała. Bardzo była poświęcona swojej pracy zawodowej. W książce towarzyszka panienka Monika Jaruzelska napisała: niejednokrotnie pozostawała w kontrze do zdania ojca i to ostentacyjnie realizowała się zawodowo, zrobiła doktorat z germanistyki, czym wyróżniała się na tle pań generałowych. Powtarzała, że kobieta musi mieć własne pieniądze i niezależną pozycję. Z pewnością potrzebę niezależności jako kobieta w dużym stopniu odziedziczyłam po mamie. Ale jak widzicie, Monika Jaruzelska raczej obraz rodziny swojej przedstawia dość chłodno. Mówiła, że dla mamy byłaby raczej rywalką, przy czym nigdy nie była córeczką tatusia, więc pozostawało jej właśnie od dziecka bycie tą chorowitą. W ten sposób zwracała na siebie uwagę, ale podkreślała również, że być może to dobrze, bo gdyby była takim rozpieszczonym dzieckiem dygnitarzy, albo co najmniej rozkapryszoną księżniczkę, jakich historia widziała mnóstwo. W 1989 roku Wojciech Jaruzelski przez Zgromadzenie Narodowe został wybrany na głowę państwa. Jego małżonka nie pojawiła się na tej uroczystości. Jego praca to jego praca, moja praca to moja. I kiedy później, jak wiecie, to nie trwało długo, tak naprawdę Wojciech Jaruzelski wylatuje z polityki, jego małżonce jest to nawet na rękę. Przez szereg lat żyją w coraz większym zapomnieniu, nie wliczając oczywiście antykomunistycznych manifestacji pod domem. Po śmierci męża generałowa przeszła operację guza mózgu. Zmarła kilka miesięcy później, w 2017 roku, w wieku 86 lat. A przed nami niezła zagadka, bo na pewno tak można powiedzieć o małżeństwie Bierutów, a przed nami historia Janiny Bierut. Ich ślub nastąpił w 1921 roku w książce Bolesław Niejasny. Ich ślub opisany jest tak. Ksiądz zgodził się na ślub bez spowiedzi, państwo młodzi nie mieli strojów ślubnych, a po zawarciu małżeństwa na porannej mszy zjedli śniadanie i pojechali na wycieczkę. I w sumie powiem wam, że trzeba przyznać, że całe ich małżeństwo później już tak wyglądało. Potem przyszła na świat ich córka Krystyna, niecałe 2 lata później Janina urodziła syna Jana. Natomiast w 1927 roku Bierut został skierowany do Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie, gdzie podjął studia, podejmując pseudonim Iwaniuk. I tam poznał działaczkę Małgorzatę Fornalską. Trochę o tej relacji wiemy z listów, jakie pani Małgorzata pisała do swojej mamy, tłumacząc, że poznała mężczyznę, którego bardzo kocha. Nie rozbija jego małżeństwa, ale jednak nie mogą wziąć ślubu, bo ma on zobowiązania wobec żony i dzieci. Zresztą sama była tak zaangażowaną działaczką, że kiedy na świecie pojawiła się jej córka Aleksandra, właśnie ze związku z Bierutem, to dziecko zostało oddane właśnie jej mamie, do której były te listy skierowane. I sama pani Aleksandra po latach mówiła, że mamę poznała dopiero, kiedy miała 8 lat. Bo jej mama wyjechała na polecenie partii do Moskwy i wróciła dopiero po wybuchu wojny. Ale kiedy dziecko przyszło na świat, dziecko z tego związku, Bierut ściągnął do Moskwy całą swoją rodzinę, żonę i dzieci. I co ciekawe, wszyscy zamieszkali razem, a panie nawet się zaprzyjaźniły. Jednak ten dość nietypowy układ pokrzyżowała właśnie wojna. Małgorzata została zesłana do Polski, gdzie działała ku chwale ZSRR. Bierut w Mińsku, gdzie przebywał, miał kochankę. I to kobietę, która również wielokrotnie przedstawiała się, jakoby była nawet jego małżonką. Chociaż no, raczej nie była to prawda, bo właśnie pani Janina była jedyną małżonką taką formalną. A Bierut chciał zamieszkać w Białymstoku i miał nawet plan odtworzyć tę moskiewską układankę i żeby wszyscy razem w tym Białymstoku mieszkali, ale niestety nie powiodło mu się to. Wszyscy spotkali się dopiero w Warszawie, ale ta historia skończyła się tragicznie, ponieważ pani Małgorzata zginęła 26 listopada w 1944 roku rozstrzelana przez gestapo w ruinach warszawskiego getta. Janina Bierut później przez lata pełniła funkcję żony u boku swojego męża, choć nie mieszkali razem. Jednak wszyscy, którzy oceniali jakby to, to nie miała za bardzo świadomości tego, że tak było. Nie interesowała się polityką, a do męża pisała panie prezydencie. Była to zwykła, poczciwa, siwa pani, zachowująca się skromnie, cicho, wyrażająca się składnie i poprawnie, opisywał ją sekretarz prezydenta Stanisław Łukasiewicz. Ale kiedy pojawiała się już w Belwederze, to jej mąż traktował ją z wielkimi honorami, zawsze pięknie ją witał, całując w rączkę, całując w policzki.
No i ogólnie było to wielkie wydarzenie, kiedy żona przybywała spotkać się z mężem. Warto tu wspomnieć o Wandzie Górskiej, która częściej pojawiała się u boku Bieruta, a poznali się jeszcze w trakcie wojny. Także widzicie, że to Bierut to miał przemiał. Po wojnie Górska została jego sekretarką. Później pełniła funkcję szefa gabinetu premiera. Choć mówiono, że zajmowała się dość prostymi biurowymi czynnościami, to ona przedstawiała to jako wierną służbę partii. Mówiła, że pracowała od 9 do 10 w nocy, w sensie każdego dnia z przerwą na obiad jedynie i że po prostu przedłużające się spotkania ciągnęły się w nieskończoność, a ona zawsze trwała na posterunku. Po śmierci Bieruta Górska zniknęła z kart historii. Dostała wysoką rentę. Mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Obie panie zmarły w latach 80. O Ninie Andrycz macie natomiast osobny odcinek na moim kanale, więc wspomnę o niej nieco mniej niż o poprzednich paniach. Była bowiem żoną Józefa Cyrankiewicza. Chciała co prawda być jego kochanką, ale to on namówił ją na małżeństwo i to za wszelką cenę, bo choć sama przekonywała go, że na taką typową żonę się nie nadaje, to on z miłości oszalał i miał nadzieję, że uczucie, jakim darzy swoją wybrankę, zmieni ją z biegiem czasu i zmieni trochę zdanie co do małżeństwa, co do rodzicielstwa itd. Natomiast dla Niny Andrycz najważniejszy był teatr. Była przecież polską diwą, legendą kina, teatru i swoich ról, swojej miłości do grania nigdy nie porzuci. Na dodatek być może doskwierało panu Józefowi to, że jego małżonka w wywiadach mówiła, że prawdziwą miłość przeżyła raz w życiu, ale no raczej nie była to miłość do męża. A ten miał być tak zdecydowany na ślub, że rozmawiali o nim ponoć już podczas drugiego swojego spotkania. A Nina Andrycz dość jasno postawiła warunki, że żoną może zostać, ale nigdy nie będą mieć dzieci, a ona nigdy nie zrezygnuje z grania. Miałam zawsze wstręt do ciąży. Za to jako aktorka bez przerwy rozmnażałam się psychicznie. Role to są moje córki. Piękne, szalone, mądre, głupie, różne, pisała po latach. Ale Cyrankiewicz chyba miał nadzieję. Mimo wszystko przystał na te warunki, zgodził się. Pobrali się w 1947 roku, ale później przyznawał, że scena Teatru Polskiego to jego największy rywal. I faktycznie było tak, że nic nie odciągało pani Niny od grania. Nawet kiedy Stalin umówił się z nimi na spotkanie na Kremlu, ona odwołała swoją wizytę, bo miała spektakl. Stalin miał powiedzieć, że kobieta musi lubić swoją pracę. Używała także zawsze swojego panieńskiego nazwiska, twierdząc, że pracowała na jego renomę wystarczająco długo i nie zamierza go teraz po prostu tak z powodu ślubu zmieniać. Akurat z tym to się zgadzam. Na pewno jednak ślub nie do końca pomógł jej w karierze, bo bardzo dużo plotkowano o tym, że miała wpływy, że mogła grać co chciała i że tych propozycji dostawała więcej niż powinna właśnie dlatego, że była żoną kogo była. Mimo że dwukrotnie zachodziła w ciążę, dwukrotnie decydowała, że nie urodzi dziecka. Właśnie ponoć druga aborcja, której się poddała, miała być gwoździem do trumny tej relacji. Cyrankiewicz z biegiem lat, powiem, zaczął troszeczkę topić smutki w alkoholu, a później doszły do tego przygody damsko-męskie i samochodowe hobby. Kiedy zrozumiał, że nie urodzę dziecka, zaczął popijać i przestał słuchać. Gdybym urodziła nasze małżeństwo, przetrwałoby do grobowej deski, jestem tego pewna. Ale ja rodziłam rolę i to mi wystarczało, mówiła w rozmowie z Newsweekiem pani Nina. Ostatecznie byli razem 21 lat, a Nina Andrycz poświęciła się jeszcze bardziej aktorstwu po rozstaniu. Natomiast jej mąż ponownie się ożenił i w tym małżeństwie był bardzo szczęśliwy. Pani Nina dożyła wieku 101 lat, zmarła w 2014 roku. Alicja Solska-Jaroszewicz to też kobieta, o której bardzo często się mówi, nie tylko za sprawą tego, że była żoną znanego polityka, ale również za sprawą jej śmierci. Przyszli małżonkowie po raz pierwszy spotkali się w 1944 roku na naradzie komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie. Jaroszewicz był wtedy już żonaty, ale ponoć ona zwróciła od razu jego uwagę. I chociaż 19-latka wtedy go oczarowała, to jednak ich drogi się nie splotły. On nadal był mężem Oksany, z którą doczekał się syna Andrzeja. Tego właśnie, z którym później romansowała Maryla Rodowicz. Jeżeli oglądaliście mój odcinek o związkach Maryli Rodowicz, to pewnie pamiętacie. A ona wyszła za mąż za Pawła Solskiego, wyższego funkcjonariusza szefostwa transportu wojskowego i urodziła mu dwójkę dzieci. Ale kiedy zmarła pierwsza żona Jaroszewicza, ta dwójka miała się już ku sobie. Pani Alicja zdecydowała się na rozwód i mogła zostać żoną polityka. Do małżeństwa doszło w 1956 roku,
a Jaroszewicz zaczął robić błyskotliwą karierę. Był wicepremierem. Alicja została dziennikarką, ale dzięki temu związkowi zajmowała się tematyką ekonomiczną, zwłaszcza handlem zagranicznym. A mąż umożliwiał jej docieranie do materiałów niedostępnych dla zwykłych dziennikarzy. Natomiast fascynacja, której uległ Jaroszewicz, jakoś szybko minęła. To małżeństwo nie było jakoś szczególnie udane i super zgodne. Ponoć Alicja była bardzo emocjonalna, co z biegiem czasu zaczęło męża denerwować. Niestety, co chyba najsmutniejsze, zdarzało mu się lekceważyć żonę także przy innych ludziach. Atmosfera w domu więc nie była najlepsza, a nie poprawiał jej też fakt taki, że pani Alicja nie za bardzo lubiła syna Andrzeja, który był oczywiście z poprzedniego związku, co potwierdzała pracująca u Jaroszewiczów gosposia. Po wydarzeniach grudniowych w 1970 roku Piotr Jaroszewicz został premierem i drugą osobą po Gierku w państwie. Alicja realizowała się jako partnerka premiera, jeżdżąc na różne spotkania po państwie, ale i nie tylko, również na wyjazdy zagraniczne. W 1981 roku Piotra Jaroszewicza usunięto z PZPR. A po wprowadzeniu stanu wojennego internowano. Natomiast po 1989 roku małżonkowie żyli już raczej spokojnie. Ale jednak Jaroszewicz nie dawał o sobie zapomnieć. W 1991 roku pojawiła się książka pod tytułem Przerywam milczenie. I była sporą sensacją wydawniczą. Wszyscy się zastanawiali, jakie tajemnice ma do zdradzenia Piotr Jaroszewicz. I chociaż książka była bardzo ocenzurowana, również przez małżonkę, to jednak sporo się z niej dowiedziano. I myślę, że Piotr Jaroszewicz zwrócił na siebie uwagę właśnie tym faktem, że trochę tych tajemnic wyjawił, zastanawiano się, co jeszcze powie w przyszłości. Nie wiadomo, czy to właśnie dlatego, że rok po wydaniu tej książki Jaroszewiczowie nie żyli. Alicja została zastrzelona ze sztucera męża. Jego torturowano jeszcze okrutniej. Tajemnica zbrodni, której doszło w willi na warszawskim Aninie, w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku do dzisiaj nie została rozwiązana. A po śmierci rodziców Andrzej Jaroszewicz sugerował nawet, że być może jego macocha brała udział w tym całym spisku. Tylko chyba coś poszło nie tak. Zresztą no, nie dziwi ten fakt, ponieważ tak jak wam powiedziałam, ta para nie darzyła się raczej miłością obopólną. Natomiast no, jest to jedna z większych tajemnic PRL, jedno z głośniejszych morderstw. I do dzisiaj nie wiadomo, jak to wyglądało. Słuchajcie, na dzisiaj myślę, że skończymy już, ponieważ dość długo już ten odcinek trwa. Nie chciałabym was zanudzać, ale oczywiście nie są to wszystkie kobiety, które były związane z wysoko postawionymi politykami w PRL. Więc jeżeli ten temat was interesuje, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu, jeżeli będzie tych komentarzy sporo i będę widziała, że was to interesuje, to bardzo chętnie przygotuję wam kolejny taki odcinek, więc liczę na wasze komentarze, czy tak, czy nie, czy wolicie stricte show biznesowe odcinki. Dla mnie to była fajna, ciekawa odskocznia, więc jestem ciekawa waszej opinii. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną do samego końca, tym wszystkim, których tam właśnie widzę po drugiej stronie ekranu. Bardzo mi miło i oczywiście liczę na to, że spotkamy się już niebawem w kolejnym odcinku, który będę dla was przygotowywać, a tymczasem pa, pa! Trzymajcie się!